Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami w takim nieplanowanym, bonusowym odcinku, który postanowiłam zrobić po tym, jak weszła najnowsza aktualizacja, w której doszły scenariusze. Powiem szczerze, że zrobiłam ją dopiero w środę, włączyłam i pomyślałam, że mam ochotę sprawdzić, jak to działa, a skoro ja mam sprawdzać, to równie dobrze mogę to sprawdzić z Wami. Dlatego na szybko przedstawiam Wam bohaterów, którzy będą testować z nami te scenariusze, które się pojawiły. Proszę bardzo, to jest Stella McCoy. Tak wygląda. To jest jej pierwszy strój. To drugi. Nie zrobiłam im tych strojów dużo, bo i nie będą im potrzebne. Tu jest jej strój oficjalny, strój sportowy, strój do spania, strój imprezowy, do pływania, którego raczej na pewno nie użyję, na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. Stella chce zostać wybitną malarką i jest kreatywna, jest perfekcjonistką i jest zadufana w sobie. Ma też wysokie wymagania, bo jeszcze nigdy nie brałam tej cechy i jest znawczynią sztuki. To jest właśnie nasza Stella. I razem z nią mamy drugiego bohatera, Ryana. Ryan Reeves. Ryan wygląda tak. To jest jego pierwszy strój codzienny, chyba też ma dwa. To jest drugi. Tu ma strój oficjalny, sportowy, do spania. To jest strój na imprezę, do pływania, na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. Od razu po aktualizacji powiem, że zepsuł się mod na więcej kolumn w kasie, więc jeżeli go macie, to wyrzućcie, poczekajcie na aktualizację, bo inaczej psuje interfejs. Ryan z kolei chce mieć dużą, szczęśliwą rodzinę, jest zapaleńcem, jest zazdrosny, jest romantykiem, jest rodzinny, no i tutaj ma cechę z modów, jest kinomaniakiem. To jest nasz Ryan. Dobrze, przechodzimy teraz do rozgrywki. Widzę się z Wami za chwilkę. Dobrze, jesteśmy już przed domem Telly i Ryana, który sobie kupili, bo wzięli wspólny kredyt. Oni oczywiście byli parą, ponieważ wybrałam ten scenariusz odnaleźć miłość po rozstaniu. Wzięli kredyt, kupili sobie taki mały domek. Widzę, że coś tu z dachami nie do końca gra, ale nie będę się tym zajmować. Domek oczywiście pobrałam z galerii. Tutaj mają łazienkę, kuchnię z jadalnią, tu połączoną z salonem. Tu jest taki jakby gabinet i sypialnie. Także Ryan i Stella, jak już Wam powiedziałam, byli parą. No niestety nie układało się między nimi najlepiej, dlatego tutaj mają smutek po zerwaniu. Koniec związku to smutne wydarzenie w życiu każdego Sima. Oboje. Od razu też zobaczcie, jakie mają tutaj między sobą relacje i mają do siebie urazy, odczucia. Zobaczcie, po pierwsze okropne niedopasowanie, lepiej trzymać się od siebie z daleka, za dużo jest tu niezrozumienia, o wiele za dużo i już jest była, tak? I gorycz rozstania. To uczucie Sima, Ryana do Simki Stelli. Ryan nie może wybaczyć Simce o imieniu Stella tego, jak skończył się ich związek. Przez jakiś czas przebywanie w towarzystwie tej Simki może być nieprzyjemne. No i wściekłość. Stella czuje do Ryana wściekłość. Dostaje szału już na sam widok Sima o imieniu Ryan. Ma tupet, żeby w ogóle się pokazywać. No i wszystko pięknie, ale no, kredyt był wzięty, dom jest wspólny. Na razie są tutaj oboje. I zobaczymy, jakim będzie to życie się układało i czy uda nam się wypełnić któryś, bo jak rozumiem, to są trzy możliwe scenariusze jakby zakończenia tego. Jeden to jest Sim, jest pokrewną duszą kogoś, z kim się rozstał. Drugi, Simowie są najlepszymi przyjaciółmi po rozstaniu. I trzecie, Sim jest pokrewną duszą kogoś, z kim się nie rozstał. Zobaczymy, czy nam się uda to wypełnić. No na pewno nie dzisiaj, ale dzisiaj sobie tylko zerkniemy. I jeszcze zobaczcie, tutaj mamy też nowe. Rozpoczynasz scenariusz wyzwania. Więcej szczegółów znajdziesz w znajdującym się po lewej stronie panelu scenariusza.
Dowiedz się więcej o scenariuszach w sekcji lekcje w kategorii tryb życia. A zobaczymy, czy nam je pokaże. I to ma być tryb życia. Tryb budowania, tryb życia. Dobra. I mamy scenariusze. Dzięki scenariuszom wyzwań możesz założyć rodzinę posiadającą pewne początkowe ustawienia oraz długoterminowe cele dla trybu życia. Spełnienie jednego z tych celów spowoduje ukończenie scenariusza oraz nagrodzenie Twoich simów. Z czasem pojawiać się będzie więcej typów scenariuszy, zachęcamy więc do regularnego sprawdzania, czy pojawiły się nowe, ulepszone lub ograniczone czasowo scenariusze. Z tego co widziałam, to już jest ten scenariusz ograniczony czasowo dotyczący dzieci. Tam trzeba się chyba zająć 3 toddlerami, chociaż dla każdego, kto grał 100 dzieci, to 3 toddlery naraz to pikuś, co dopiero jak się ma ich 7. Dobrze, dalej. Nowy scenariusz można rozpocząć z poziomu menu głównego. Po wybraniu scenariusza stworzysz nową rodzinę w ramach nowego lub istniejącego zapisu gry. Aktualnie, aby rozpocząć scenariusz, musisz założyć nową rodzinę, czyli nie możemy grać tymi, których już mamy. Po wypełnieniu każdego z celów scenariusza, twoi simowie otrzymywać będą punkty satysfakcji, za które można kupić cechy, eliksiry i inne przedmioty w sklepie z nagrodami. Sklep z nagrodami dostępny jest w panelu aspiracji sima, no to wiemy. Scenariusze można ukończyć na wiele sposobów. Próbuj więc nowych strategii i sposobów gry. Dobra, to mamy o tym. W ogóle całe ich praktycznie mieszkanie oprócz ścian i tutaj tej książki kucharskiej babci, to całe ich mieszkanie jest zrobione nie z modów, a tylko muszę jeszcze Stelli kupić sztalugę do malowania. Także poczekajcie, kochani, jeszcze chwilkę, zaraz do Was wracam. Kupiłam Stelli sztalugę, no i będziemy przechodzić do rozgrywki. Ty, Stello, nie bardzo pewnie chcecie ze sobą gadać. Oczywiście mam ustawioną wolną wolę. Może idź sobie namaluj smutny obraz. A Ryan, jako zapaleniec, zresztą zabawy mu brakuje, to może spróbuj sobie trochę pograć na komputerze. Jeden z powodów, dla którego tak bardzo się kłóciliście. Bo oczywiście Stella oskarżała Ryana, że on ciągle siedzi tylko i gra. On też miał do niej dużo pretensji, że się ciągle czepia, że nie wiadomo czego chce. No standardowe problemy, które się pojawiają. Dobrze, zdobyta umiejętność malowania. A Ryan tutaj sobie gra. W ogóle Ryan jest chyba zatrudniony. Tak jest, pracuje w restauracji, to już jest na 7 poziomie kucharzem. Za 2 dni idzie do pracy, no całkiem nieźle. Zobaczymy. Widać, że oboje są bardzo załamani. Myślę, że na razie rozmawianie ze sobą, czy tu się w ogóle można zdrzemnąć, na szczęście można, bo w jednym łóżku to spać nie pójdą. Tego jak akurat jestem pewna. Zresztą to łóżko jest tak ustawione, że w ogóle chyba się na nim by razem nie położyli. No, ale na szczęście tym się nie musimy jak na razie martwić. Stella maluje smutny obraz, a ty też byś chciał malować? Nie, zostawić rysunek dla kogoś. Jeść popcorn, no świetnie. A ty co chcesz? To być następny poziom umiejętności malowanie i co to jest? Stworzyć coś wspaniałej jakości. No zobaczymy, czy się uda. A tu co mamy? A lampę taką, dobra. Zaraz troszkę was tu przyspieszymy. Chciałabym, żebyście też ze sobą spróbowali usiąść. Wyślemy Ryana może, już zabawa mu wzrosła, żeby ugotował jakiś coś do jedzenia, no bo jednak trzeba coś zjeść. Zaraz zobaczymy. Może zrób zupę wietnamską dla rodziny. Idź zrobić. Mam nadzieję, że będziesz mógł tu gotować, kochany. A Stella w tym czasie maluje. Och, jaki jesteś smutny, Ryan. Dobra. Bierzemy. Oczywiście musisz gotować. Nie możesz tu, gdzie masz cały blat, tylko musisz tu, gdzie leży książka kucharska. No, to normalne. No, widzę, że świetnie już gotujesz. Aż za mocno tym nożem wywijasz. Co tam, Stella, namalowałaś? Całkiem ładny jest ten obraz z tą latarnią. To latarnia morska. Nie, Nancy, nie byłam w stacji Czarna Iglica i na pewno się teraz tam nie wybieram. To czekaj, nie tak, gdzie jest ta zupa? Postawimy ją na środku stołu. Co idziesz zrobić, kochany?
Idziesz pewnie się wypłakać. No to się wypłacz. A ty, Stello, idziesz sobie wygłosić mowę motywującą. Piękny jest ten obraz. Ja go chyba nie będę sprzedawać, tylko go tu powiesimy. Dobra. No, jak widać, ciężko im ze sobą przebywać. Chodź, nakryj do stołu codzienne nakrycia beżowe. Dzięki temu widzę, że smutek po zerwaniu szybciej wam spada. Wy nie jesteście bardzo... O, ktoś postawił kosz tuż przy stole do jedzenia. No średnio tu pasuje, ale nie będziemy już tego zmieniać. Ogólnie domek oczywiście bardzo ładny. Lubię domki z platformami. Ostatnio bardzo. I usiądź tu. I ty, Ryan, też zostaw i usiądź tu. O, złośliwość. Ty na forach trollowałeś pewnie. Nie możesz zawołać na posiłek. Zobaczymy, jak wam pójdzie wspólne jedzenie posiłku. No, weź sobie zupę. Jakoś wspaniała. I może zobaczymy, czy macie szansę jakoś rozmawiać. Możesz poprosić o radę, no coś byśmy... Macie odmienne poglądy. Spróbuj coś z przyjaznych, coś takiego... O, nawet sami zaczęli i chyba... Chyba nawet się nie kłócą. To nie będę wam przerywać, jak on coś do niej powie. Oczywiście poszły im minusy, ciekawa jestem. Pewnie ciągle wam będą szły minusy. Może poentuzjazmuj się posiłkiem. To będzie mocno takie neutralne. Przeproś, wiem, że nie działa. Tak naprawdę to przeproś to tylko robi gorzej. No, ona nawet posiłek skrytykowała, chociaż jakoś wspaniała. A może... nie narzekaj, poznaj może. Może to zadziała? Ona jest nadal wściekła. Może ty spróbuj. Bo wszystko wam robi, a może coś zabawnego. Opowiedz śmieszną historię. O. Ciekawa jestem, czy cokolwiek im jest szansa, żeby tu zadziałało. O, na razie to oboje są. Chyba też nie będzie zachwycony. Poznaj, poproś o radę. Może neutralnie o smaku potrawy, jak porozmawiasz. Oczywiście poszły minusy. Znajdź wspólny język, na pewno też nie zadziała. No, nie będzie to na pewno łatwe, żeby oni ze sobą zaczęli rozmawiać. Oczywiście bez zrobienia zdjęć. Nie pytaj, czy Ryan ma jakiś problem. Może. Może coś tu jeszcze znajdziemy. Może o sztuce z nim porozmawiaj. Czy ty idziesz znowu się wypłakać? Wypłacz się. No tak, dobra. A ty co tu masz? Bulzatka? Siedzenie z cechą wysokie wymagania. No, nie widziałam tego też jeszcze. I co tu jest? Niezręczny komentarz. Dobra, Stello. Odłóż to. Skoro tak. Dopiero 11:30, a wy nie macie o sobie ze sobą o czym gadać. Może byś, Ryan, jeszcze tutaj wygłoś do siebie mowę. A tutaj, może jak im spadnie trochę to, to jak im minie, jej zostało jeszcze 5 godzin, potem ty dla odmiany się wypłaczesz. A ty może dla odmiany, może zacząłbyś coś programować? Zaraz pisz do wcipy, nie ćwicz programowanie, poćwicz sobie programowanie. Skoro jesteś zapaleńcem, może oprócz gotowania to twoja druga pasja. Tak może być. Dobra, Stello, jak ci to zmniejsza ci? Zaraz zobaczymy, czy po wypłakaniu się i po tej mowie motywującej będzie tego mniej. Dobra, i co, ile tu zostało? 3 godziny, dobrze. A Ryanowi ile zostało? Też 3 godziny. Dobra, to teraz ty chodź, nie ty. Ryan, chodź teraz ty, tu wygłoś mowę zachęcającą, a Stella dla odmiany wygłosi tu mowę zachęcającą. Wygłoś mowę zachęcającą. No tak. O, bardzo dobrze, już tylko 16 minut, ale jeszcze może... Teraz będziesz zła dla odmiany. No to idź narysować... Najgorszy dzień w życiu. Cecha wysokie wymagania. One o wiele gorszy niż ostatni najgorszy dzień w życiu. No tak.
A ty, Ryan, idź proszę cię, zrób to i może też się wypłacz jeszcze. Może ci to już zmniejszy. Zobaczymy zaraz. Dobra. Już się wypłakałeś? A, już jesteś w dobrym nastroju. A ty co mogłabyś tu zrobić? Nie wiem. Na razie rysuj, a potem spróbuj się wyciszyć, medytując. Stella, maluj. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Możesz oprawić i możesz sprzedać kolekcjonerowi. O, jest ci zimno chyba. Dobra, sprzedaj kolekcjonerowi. Teraz wydaje się, że oboje macie taki ten nastrój nie najgorszy, to może spróbujcie, czy teraz uda się wam porozmawiać. Idźcie usiąść i może Ryan spróbuj z nią porozmawiać. No musicie jakoś się dogadać. Ciekawe, czy możesz ją pochwalić szczerze. Co? Tak, czyli na pewno trzeba, kochani, czekać, żeby byli w lepszym nastroju. Jak są tak wściekli, to na pewno nie działa. Może jeszcze tak zwyczajnie poplotkuj. Zobaczymy, co na to Stella. Jak to będzie? Jak wam będzie szło to gadanie? I czy będzie wam to zmieniało jakiś pasek? Też nie przepraszaj, na razie na tym etapie nie jesteś. Opowiedz o katarzis. No może nie. Czyli plotkowanie już nie zadziałało. Za dużo chyba nie możecie ze sobą spędzać czasu. Czy znowu pójdą wam minusy? No tak myślałam. Dobra. Co ty idziesz, Ryan, robić? Ty idziesz pewnie do kompa. Tak mi się coś wydaje. A Stella dalej do ciebie nawija. Typowe. I co byś chciała, kochana? Maluj na sztaludze. No to idź malować na sztaludze, idź namalować pejzaż. Znowu wściekła. Niedoskonała praca. Aha, to jako perfekcjonistka i chodzi wściekła. Co ty byś chciał? Zobaczymy, co zrobisz. Pewnie pójdziesz do kompa. W końcu to jest to, co robicie najczęściej. I co tutaj? Grasz w szachy. No dobra, graj sobie. A Stella nam maluje. Zobaczymy. Na pewno przestawić trzeba im telewizor. Może nawet od razu to zrobię. I zobaczymy, czy będą mogli razem oglądać film. I czy to im poprawi relacje trochę chociaż. Ciekawa jestem, jak im to pójdzie. Dobra. Maluj, maluj, maluj. No tak, Ryan jest romantykiem. No wiemy. A Stella ma wysokie wymagania. To chyba nie jest najlepsze połączenie. Tak mi się wydaje. O, ma tu też skinomaniaka. Kinomaniaków zawsze ciągnie w kierunku sztuki filmowej. No dobrze. Jak tam, Stello? Kończysz obraz. Kreatywna simka, więc to cię na pewno cieszy. Dobra. Sprzedaj kolekcjonerowi. Dobrze, kochani, ja im przedstawię telewizor. I zobaczymy, czy mogą razem oglądać film. Dobra, telewizor mamy przestawiony. A ty jesteś w ogóle w romantycznym nastroju. Dobrze, Stella, chodź tu usiądź. I ty też tu usiądź. Ciekawe, czy nastroje mają wpływ na to, jak będziecie ze sobą rozmawiać. Zaraz zobaczymy. Dobra. I skoro jesteś w romantycznym nastroju, to ciekawe, czy nawet możesz ją uwodzić. Coś romantycznego, jakiegoś delikatnego. Może pochwal jej wygląd. O, nawet jej się to spodobało. Dobrze. No to zobaczmy, czy możecie razem obejrzeć film. Ciekawe, czy to da radę. I o czymś sobie tu gadacie, to jakiś coś śmiesznego. Dobra. Dobra. No i co? Czy będziecie razem oglądać? Czy ty, Stello, nie możesz usiąść? Bo widzę, że oglądacie. Czy ty też oglądasz? No, oglądasz. No, na pewno. A co ty tutaj masz? Narastający ból rozstania. Aha, już wam poszły minusy. Widzę, że najlepiej działa z romantycznych pochwal wygląd. To po prostu działa cuda. Ciekawe, czy tylko na Stelle, czy w ogóle? Zaraz zobaczymy, jak zrobisz jeszcze raz pochwal wygląd. O, tu jakieś plusy poszły. Dobra. Aha, no nie płacz, nie dramatyzuj, kobieto.
Przecież nawet jak jesteś tak zmęczona, to o! To działa najlepiej. No trochę im spadły te czerwone. Jestem ciekawa, jak dużo mogą im spaść. Czy ty z nią flirtujesz, chłopie? Ona się też nad tym zastanawia, jak widzę. Czy wy się już zaraz pokłócicie? Coś tak przewiduje. Zapytaj, czy jest w związku. Świetne pytanie. Nie, najlepiej idzie, już to mogę stwierdzić, najlepiej idzie, jak on chwali jej wygląd. Wtedy najbardziej spada jej, znaczy rosną im te relacje, spadają te ujemne. Stella jest bardzo na pochwały. O, już koniec. Chociaż dostali tu niby plusy, ale teraz już będą minusy. Dobra, pochwal jeszcze raz jej wygląd. Widzisz? A Maja, jak próbowałaś u siebie Anię i Gilberta połączyć, to powinnaś chwalić wygląd Ani albo Gilberta. To chyba działa jednak najlepiej, bo całkiem nieźle nam się udało zbić już te czerwone relacje. Dobra, i jeszcze raz zobaczymy. A film cały czas oglądają, niby wspólnie. No dobra. Nie wiem, Ryan, czy ty wiesz, że ty śpisz dzisiaj na kanapie? Mam nadzieję, że sobie zdajesz z tego sprawę. O, film się już skończył. Już chyba powinniście przestać ze sobą gadać, bo coś czuję, że już wam nie będzie szło najlepiej. Dobra, na razie udało nam się tak. Ryan może w tym czasie choć skorzystać. A ty, Stello, poszłabyś jeszcze malować, bo jesteś bardzo zainspirowana. Namaluj duży, klasyczny obraz, tylko ja cię zaraz przebiorę, żeby ci nie było zimno. Już się nie kłóćcie tam. Trzeba ich cały czas pilnować. Dobra, zmienimy strój Stelli. Garderoba, zmień strój i zrobimy ten. Dobra. Powiem wam, że ciekawie się nawet gra te scenariusze. Oczywiście ja najbardziej lubię grać wyzwania. Jest ich masa w internecie, no, sama też uwielbiam je tworzyć. Ale ma to swój klimat i może jak ktoś nie ma pomysłów, to może zacząć sobie właśnie taką rozgrywkę. Zresztą nawet jak ktoś ma ich sporo, to też wydaje mi się, że warto spróbować. Na pewno sobie spróbuję też ten scenariusz z dziećmi. Chociaż mówię, grając w średniowieczne historie i grając w 100 dzieci, to trójka Toddlerów nie wydaje się mi takim dużym wyzwaniem. Dobrze, kochani, będę na dzisiaj kończyła ten taki nieplanowany odcinek. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o scenariuszach. Szkoda moim zdaniem, że nie ma tutaj takich mniejszych celów, które muszą spełniać, tylko są te takie już konkretne jakby zakończenia tego scenariusza, bo fajnie byłoby realizować tutaj takie małe kroczki, które by się pojawiały, prowadzące do tego głównego celu, ale może byłoby to zbyt skomplikowane. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy pomysł. Zastanawiam się tylko, czy to nie jest przygotowanie do jakiejś takiej rozgrywki, w której mamy postęp historii. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na temat scenariuszy, czy już próbowaliście w nie grać, a jeśli tak, to jakie są wasze pierwsze wrażenia? Więc jeśli macie ochotę, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Jeżeli chcielibyście śledzić dalej losy Stelli i Ryana. Nie będzie to żadna seria na moim kanale, nie będzie zastępować żadnych serii, które już mam. Na pewno ja sobie będę dogrywać nimi ten scenariusz, żeby zobaczyć, jak on się kończy, czy da się faktycznie osiągnąć któreś z tych zakończeń. Więc jeżeli chcielibyście też zobaczyć, jak ich związek, jak ich losy się potoczą, dajcie proszę znać w komentarzach. To może czasem wrzucę filmik właśnie tutaj z tej rozgrywki. Taki nadprogramowy, dodatkowy jak ten dzisiejszy. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się. Hej, hej!